Zapytał o Polaka więzionego w Rosji. MSZ odpowiada: Polak w rosyjskiej kolonii karnej. MSZ, traktujemy to priorytetowo. Sprawa Polaka, który został skazany przez rosyjski sąd na 14 lat kolonii karnej za szpiegostwo, od początku jest traktowana przez konsula w Moskwie priorytetowo, poinformowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich. Konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami więziennymi. W połowie lutego RPO Adam Bodnar napisał do polskiego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua i poprosił o poinformowanie, jakie działania resort spraw zagranicznych podjął dotychczas na rzecz osadzonego w Rosji obywatela. Odpowiedzi udzielił wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, o czym poinformowało w poniedziałek biuro RPO. Z informacji przekazanej Bodnarowi przez MSZ wynika m.in., że w sprawie Polaka wystosowano 12 not dyplomatycznych do MSZ Rosji. Osadzony został także 6 razy odwiedzony przez konsula, w październiku zeszłego roku. Przekazano 7 bezzwrotnych zapomóg pieniężnych, każda w wysokości około 100 euro. Przekazywano również paczki z odzieżą, artykułami spożywczymi i znaczkami pocztowymi, poinformował MSZ. Chodzi o opisywaną w mediach sprawę obywatela polskiego, który w 2019 rok został skazany przez Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej na wieloletnią karę pozbawienia wolności z paragrafu dotyczącego szpiegostwa. Jak informowano, 44-letniemu przedsiębiorcy spod Białegostoku wymierzono w Rosji karę 14 lat kolonii karnej. Kolonia o zaostrzonym rygorze. Polak przebywa obecnie w kolonii karnej w Zubowej Polanie. Z doniesień mediów wynika, że istnieje uzasadnione podejrzenie, iż Polak jest przetrzymywany w warunkach naruszających podstawowe prawa człowieka. Jego kontakty z rodziną są bardzo utrudnione, a w ich trakcie nie może się on posługiwać językiem polskim. Sprawa jest znana Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Ministerstwu Sprawiedliwości, pisał w lutym Bodnar. W odpowiedzi udzielonej RPO Wawrzyk potwierdził, że polski obywatel przebywa w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Warunki pobytu w Zubowej Polanie nie należą do najłatwiejszych, jednak nie posiadamy dowodów, by nasz obywatel był dyskryminowany lub traktowany gorzej niż pozostali współosadzeni, dodał wiceminister. Na wniosek Polaka konsul niezwłocznie podejmuje stosowne interwencje w jego sprawie u miejscowych służb więziennych. Utrzymywany jest stały kontakt konsula ze służbami więziennymi, adwokatami oraz jego rodziną. Urząd pośredniczy w wymianie korespondencji między nim a jego małżonką, jednocześnie dokonując tłumaczeń przekazywanej korespondencji, zapewnił wiceminister Wawrzyk. Jak napisał Wawrzyk, polski obywatel posiada bezpośrednie numery telefonów do kierownika Wydziału Konsularnego RP w Moskwie, z których dość regularnie korzysta, a ostatnia rozmowa odbyła się 21 stycznia bieżącego roku. Poinformował w niej, że czuje się dobrze i podziękował za szybką interwencję konsula w sprawie zamykania go w karcerze. Według jego opinii przyniosło to oczekiwany skutek i jak dotąd nie spotykają go szykany ze strony administracji więzienia, zrelacjonował wiceminister. Kroki podejmie resort sprawiedliwości. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości planuje złożyć wniosek na podstawie umowy polsko-rosyjskiej o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych o przekazanie go do Polski w celu dalszego odbywania kary. Wniosek polskiego MS jest niezależny od negatywnie rozpatrzonej przez rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości prośby o przeniesienie złożonej przez samego osadzonego, dodał Wawrzyk. W lutym bieżącego roku Bodnar zwrócił się także do swojej rosyjskiej odpowiedniczki Tatiany Moskalkowej o zbadanie, w jakich warunkach odbywa karę skazany Polak. Byłbym niezmiernie wdzięczny za zbadanie m.in. w jakich warunkach odbywa karę i co możemy zrobić więcej, aby w tym przypadku można było dochować standardów praw człowieka, napisał Bodnar do rosyjskiej komisarz praw człowieka w sprawie skazanego Polaka.